Nie tylko u Corelliego, ale także u Antonio Vivaldiego odnajdujemy wiele wspaniałych koncertów orkiestrowych. Chociaż wydaje się, że o wiele bardziej Vivaldi skłaniał się w stronę koncertu solowego. Sam był znakomitym skrzypkiem, wirtuozem, zresztą on chciał za takiego uchodzić. Wciąż permanentnie doskonalił swoją technikę wiolinistyczną. Podobno lewą ręką sięgał nawet do podstawka. W jego czasach nikt tak jeszcze nie grał. I do tego stosował bardzo szybkie ruchy smyczka, co sprawiało, że jego gra była bardzo żywiołowa i pełna takiej artystycznej pasji. Vivaldiego nadal bardzo kochamy, ale głównie za jego cudowne koncerty, które funkcjonują pod wspólnym tytułem Le Quattro Stagioni, czyli Cztery Pory Roku. To rzeczywiście wspaniała muzyka. Te koncerty mają charakter narracyjny. Można w nich odnaleźć śpiew ptaków, szum wiatru, grzmoty burzy czy bardzo delikatnie spadające płatki śniegu. Ale nie są one jedynie opisem cyklu przyrody, bo tak naprawdę one są wyrazem ludzkich uczuć i opisem całego cyklu ludzkiego życia. Każdy z tych koncertów Vivaldi poprzedził sonetem. Prawdopodobnie on sam jest ich autorem, ale nikt tego dotąd jeszcze nie udowodnił. One cudownie, w sposób taki bardzo poetycki, wprowadzają w atmosferę każdego z tych koncertów. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania jednego z nich, Zima. Części. Allegro non molto, largo, allegro. Utwór ten koncert zabrzmi w interpretacji orkiestry kameralnej Archetti, natomiast solową partię skrzypiec wykona Natalia Szymczyk, bardzo młodziutka, bo 12-letnia skrzypaczka, uczennica Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych imienia Wojciecha Kilara w Katowicach, gdzie kształci się pod kierunkiem Małgorzaty Wacławik. Jej talent, osobowość artystyczna i też już niemałe umiejętności wiolinistyczne zostały dostrzeżone i bardzo wysoko ocenione na różnych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, na których przyznano jej też najwyższe laury. Tak było między innymi w Zielonej Górze, Lublinie, Ostrawie, no ale także w Jaworznie. W ubiegłym roku na drugim ogólnopolskim konkursie młodego skrzypka Archetti zajęła pierwsze miejsce. Zapraszam bardzo serdecznie przed Państwem Natalia Szymczyk, orkiestra kameralna Archetti, dyryguje Joachim Kołpanowicz.